trakcie pierwszego dnia Festiwalu Kultury Chińskiej w Grudziądzu odbył się pokaz kaligrafii poprowadzony przez panią Yun. Każdy mógł chwycić za pędzelek i spróbować samemu przepisać, a właściwie przemalować chińskie zdania na specjalnie przygotowany w tym celu papier. Bardzo trudna. Ale jakoś wychodzą tam jednak te znaczki? Zgadza się. A wie pan chociaż, co pan pisze? Słowo wieczność. Mama pomaga, tak? Pociecha jeszcze mała, ale bardzo chciała. Trudna sztuka. Tak, bardzo trudna w ogóle, żeby te literki były takie kształtne, jak one są tutaj w oryginale. Ale bardzo fajny papier, widzę, że tu jest taki czarny. Nie zdążyliśmy na początek, że się nie marzy, się nie rozmazuje, ani brudu po prostu nie zostaje. Także no bardzo fajnie. No to powodzenia. Dziękujemy. Pismo chińskie składa się z około 50 tysięcy znaków, z czego 5 do 6 tysięcy to znaki powszechnie używane. Jako ciekawostkę można podać, że osoba znająca w Chinach mniej niż 2000 znaków uważana jest za analfabetę. Prezentują Państwo dzisiaj historię chińskiej kaligrafii, chińskiego języka, jego rozwój na przestrzeni wieków, bo przecież kiedyś było trudniej, a teraz trochę łatwiej. Chiński język oczywiście w ciągu wieków zmieniał się i upraszczał. Aczkolwiek, jeżeli ktoś zna współczesne pismo chińskie, jest w stanie odczytać część najstarszych znaków chińskich, nawet z tych czasów dynastii Shang, z 3000 lat przed naszą, z 3000 lat od teraz, czyli z tysiącznego roku przed naszą erą. Czyli nadal nie jest tak prosto i nie ma lekko. Ile znaków jest w tej chwili? Takich w powszechnym użyciu i takich, które powiedzmy szersze grono używa, węższe grono używa? Myślę, że takich podstawowych znaków to jest około 3-4 tysiące. Jeżeli znamy 3-4 tysiące znaków chińskich, spokojnie możemy czytać książki, czytać gazety, oglądać wiadomości, gdzie też zawsze na dole są znaki chińskie, ponieważ w Chinach jest duża ilość dialektów, więc aby dla wszystkich były te wiadomości zrozumiałe, pod spodem zawsze są napisy w języku państwowym. Ile takiemu Chińczykowi czasu, ile on potrzebuje czasu, żeby nauczyć się względnie płynnie tym językiem piśmiennym posługiwać? Myślę, że nie więcej czasu niż przeciętnemu Europejczykowi, żeby nauczyć się pisać w swoim rodzimym języku. Pisanie i czytanie znaków chińskich nie jest aż takie trudne, jak się na pozór wydaje. Znaki chińskie składają się z pewnych stałych pociągnięć kresek, tych sposobów pisania. Pan tłumaczył, pewnego rodzaju to poezja, nie siadając nie mocniej niż ptak lądujący w gnieździe. Tak, tak. To jest sposób pisania w kaligrafii chińskiej, gdzie nacisk pędzla jest bardzo ważny. Aczkolwiek współcześnie ludzie niekoniecznie piszą kaligrafię, tylko normalnie piszą długopisem w zeszycie i też piszą znaczki chińskie. I to jest pismo z góry do dołu, tak? Pismo z góry do dołu i od prawej do lewej jest spotykane jeszcze na Tajwanie, ewentualnie w Hongkongu, ale w Chińskiej Republice Ludowej od reform w latach 50. pisze się tak jak w Europie, czyli od lewej do prawej, od góry do dołu.